absurd nie czytać. Kto nie czyta, jest mistrzem świata, bo trudna jest czynność nieczytania. Młodzież nie czyta, mówią rodzice i nauczyciele. Myślą o lekturach i o książkach, które sami przeczytali, a one teraz w smutku kurzą się na meblościankach. Ty jakieś nienackie, niziurskie, siesickie i Montgomery. A młodzież w tym czasie pod kołdrą przekłada 350 stronę tomiszcza z literatury Young Adult. Albo czyta już trzecią godzinę posty na Facebooku, Insta, albo ogląda filmiki na TikToku. Tam też są napisy, a przynajmniej od czasu do czasu. A ci, co kupują książki w złudnej nadziei bycia na czasie albo nadrobienia zaległości, rosną kubki, patrzy się z poziomu sofy na te pnące się wieżowce cegieł nieprzeczytanych i z rozpaczy zapuszcza się w rejony Netflixu albo HBO. Ale czytanie nie odpuszcza. W przerwach między kolejnym odcinkiem serialu, oglądanym ciurkiem od 1 do 10, wielkimi literami atakują spółek tytuły i autorzy. M. Wilson, Modny, Mróz, Bonda, zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, albo PWR. Rozwiązaniem na to jest ułożenie książek grzbietami do wewnątrz, wtedy nie widać tytułów. Modny, ostatnio trend wystroju wnętrz. No ale i wtedy nie dał się uciec przed czytaniem. I nawet ci, co nigdy byśmy ich nie podejrzewali o czytanie, uprawiają ten proceder, bo samo pcha im się przed oczy Media Expert, Rossmann albo Pypko. Albo Lombard, ważne miejsce, trzeba umieć przeczytać, żeby namierzyć. Nie czytać to nie korzystać z darmowej apki zainstalowanej w nas od dzieciństwa, czy umiejętności przetwarzania liter w światy jedyne i niepowtarzalne. A to bardzo, bardzo trudne. Absurd nie czytać. Nie da się. Ja jestem optymistką. Nawet Mifi, pluszowy króliczek, czyta.